Odcinek 27. Wyprawa po Milantir. Zapraszam do słuchania. Ja, czyli Malczu. Hej. O Jezu, kurde, co to, ile my już idziemy do tej wieży? Legolas, odezwij się, człowieku. Geralt, kurde, mówiłem ci, że musimy dojść spokojnie. Na spokojnie, idziemy już tydzień. Spokojnie, Geralt. Dobrze, że mamy konie. Dobrze, że na koniach jedziemy. Ty się ciesz, Geralt, wiesz? Dobra, Legolas, ja wiem, ja wiem. Gandalf, Gandalf, zapodaj zioła! Zapodaj zioła, Gandalf! Masz, Geralt, masz. O Jezu, o, fajnie, ziółko, fajnie. Uła, ha, 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 ha. Elegancko. Zaraz se sztachnę się, kurde. Zajorą się! Tata, może już dosyć tego zioła hobbit, tego zioła elfickiego, bo tata kompletnie odpłynie. Przybądzimy przed tą wieżę, a tata będzie zahachany, zachichany. Jeszcze tata się pocałuje z jakimś orkiem. Synek! Synek, no wiesz co, synek, no normalnie synu czarodzieju Michale, synu Michale, ty kurde weź synek, trochę wyrozumiałości dla syna wilczego, dla taty wilka, trochę wyrozumiałości synek, dobrze? Spoko tata, spoko, ja żartowałem, spokojnie, na zdrowie tata, sztachnij się tam spokojnie, spoko synek, spoko. Czyli mówicie tak, przybywamy pod pierwszą wieżę, w okolicach państwa, na obrzeżach państwa Gondoru. I słuchajcie, jak one mają jakąś specjalną nazwę, te mroczne wieże? Wiesz co, Geralt? Chodzi głównie o to, że one są wszystkie oznakowane od 1 do 5, wszystkie są czarne, wszystkie podobno mają jakąś tajemniczą kulę wewnątrz i strzegą je jacyś, kurczę, ja wiem, strzegą je jakieś cienie, tak zwane, wiecie, władcy cieni ich strzegą, takie duchy, kurde, nie wiadomo co to, kurwa, idziesz, kurwa, a tu cień, i chuj, i widzisz, i nie grzmisz, i nie wiesz co zrobić z tym chujem, i on idzie, i on patrzy się na ciebie, a tu inno cień. Kurde, Jezus Maria, Kyrie eleison, Chryste, Panie Nazarejski. Cienie, to duchy tam strzegą tych pilantirów, mebla, plantirów, palantirów, kurwa, co tam jeszcze jest, człowieku? No, Geralt, ja ci mówię, jakim jest Legolas z herbu liścia, naprawdę to, ja jakim jest Legolas, to ci mówię, tam te milantiry, słuchaj, bo to milantir się nazywa. Te milantiry strzegą władcy cieni, różne takie duchy astralne, takie różne duchy, różne istoty oraz orkowie i różne takie monstra, takie śmierdzące gówniaki, wiesz jak jest. No rozumiem, rozumiem. A tam ma się rozumieć, na którym poziomie ten milantir? No na samej górze jest ten milantir, wiesz, w sali głównej. Tak standardowo jak w każdej wieży, nie? Magicznej. Aha, aha. No bo król coś tam mówił, że trzeba wziąć, kurczę, zdobyć te 5 milantirów, żeby, kurczę, zdobyć to całe lustro Ezela, żeby mieć z wyprzedzeniem, żeby uprzedzać, tak? No totalnie. No tak. Synek, szykuj się, kuźwa, synek, szykuj się, pierdelniemy równo, ja ci, synek, mówię, synu Michale, synu czarodzieju Michale, ja ci mówię, pierdelniemy równo. Ja tam wbiję, kurde, i wszystkich rozpierdzielę wszystko, wszystko jak leci, naprawdę, synek, wszystko poleci totalnie, tam Ciri walnie, Kamehame, czy coś tam, Ciri walnie Axie, kurde, Yennefer walnie jeszcze z Fireballa, ty też,
Triss też doładuje równo. Jaskier zaśpiewa do boju Polsko. Inne takie będziemy i będzie fajna opcja. Także synek, słuchaj, szykuj się synek, przygotuj jakieś te fajne zaklęcia, magie różne takie. A ty Gimli też się szykuj, z toporkiem poprasujesz. A ty Gandalf szykuj, przyszykuj nam oprawę ze światła świętego. Pójdziesz Gandalf na czele i będziesz świecił swoją laską marszałkowską, czy coś tam jeszcze. Ty Gandalf będziesz świecił swoją laską świętą, będziesz torował drogę, a my będziemy napierniczać. A ty synek będziesz tam sobie leciał i ratatatatatata fireballem. Dobra synek? Dobra tato Geralcie, dobra, spoko. No to... jakiś czas później, a konkretnie 5 dni drogi później. Jezus kochany! Synek! Kurwa! Patrz, wieża czarna! Gdzie tata, gdzie? Tam, patrz synek! I to synek, kurde mol, synek! Tam jakiś smok jeszcze, jakieś kurde mroczne istoty latają. Co to kurde jest? Chimera jakaś? Chimera parka? Co to kurde jest? Chimera jakaś? Kurde, Legolas, czemu nie powiedziałeś, że chimera tam jest? Wybacz Geralt, nie wiedziałem. O, to się kurde trzeba ruszyć, bujnąć natychmiast. Dobra, wbijamy z tematem Legolas, Gimli, Gandalf, drużyno Białego Wilka, synu czarodzieju Michale, lecimy z tematem. Kurde, lecimy. Tak, Gandalf, odpalaj flarę, kurde, i idź naprzedzie razem z Legolas, osłaniaj Gandalfa. Ty Gimli zamykasz, a reszta idzie ze mną i synek, napierniczaj fireballami. Do boju Polsko! Do boju Polsko! I w ten sposób oto nasza kochana drużyna ruszyła na podbój pierwszej mrocznej wieży. Przy okazji unicestwiając po kolei na każdym poziomie co wyższa zgromadzone wojska ciemności. Proszę Państwa, oto rodzi się legenda. Legenda o białych wilkach. Legenda białej drużyny. Legendy. Czas zacząć. Proszę Państwa. I już jesteśmy. Synek, jesteśmy na ostatniej komnacie. Weź ty synek coś zrób z tym smokiem. Kurczę, co nie? No, tata. A tata, ja mam fajny pomysł. Tata, weź tego Milantira. No, synek, no. Ja widzę, tata, że jakieś kurde armie tutaj zmierzają. Weź ty, tata, tego Milantira. Pokonaliśmy ładnie, przebiliśmy się przez te wszystkie wrogie armie. Rozpiernicz równy. Triss pięknie się spisałaś i ty, Yennefer, też. Ciri elegancko. Luz. Tata, weź tego Milantira do worka, włóż ładnie, zabezpiecz. A ja zajmę się tą chimerą smoczą. Dobrze, tata? Dobrze, synek. A co ty planujesz zrobić? Tata, zobaczysz, kurde. Dobra, synek, dobra, wierzę. I teraz ja, czyli czarodziej Michał, pan Malczu, teraz ja, czarodziej Michał, wspiąłem się na najwyższy oto poziom wieży czarnej i staję woko w oko z chimerą smoczą, która krąży wokół korony czarnej wieży. Uprzednio pokonaliśmy wszystkie orki, jakieś monstra, mutasy różne takie i też przy okazji Gandalf i ja pogradziliśmy sobie elegancko z władcami cieni, z cieniami królewskimi, a ja teraz za pomocą Expolia Maculi Santus, moi kochani,
okiełznam tego oto smoka. A jest to nie byle jaki smok. Nie byle jaki. O nie. Expolia maculis santus smoku. Expolia maculis santos. Okiełznuję cię, ja czarodziej Michał. Okiełznuję cię, smoku przedwieczny, przednajświętszy i przedpotężny. Okiełznuję cię, smoku. Będziesz od teraz służył w mojej armii. Będziesz mi służył za mojego... Będziesz mi służył jako mój transport świetny, jako moja straż przyboczna. Dobrze, smoku? Dobrze, czarodzieju Merlinie, dobrze, mistrzu Michale, dobrze. Wskakuj, chłopaku, na grzbiet. I nagle tu na grzbiecie smoka pojawił się smoczy tron. Tron smoczego jeźdźcy. A przy okazji smok urósł pięciokrotnie, dwukrotnie przekraczając wielkość smoków z gry o tron. Trzykrotnie jest większy niż smok. Proszę, smoku, jak się nazywasz? Ja jestem Hag! Ale możesz mi mówić królewski smok śródziemia, Hag! Dobrze, smoku. Wskakuję. Widzisz, smoku, tam oto tę armię, która zmierza w stronę naszej wieży? Widzę. Potrafisz dziać ogniem, strzelać fireballami i unicestwiać jakoś dystansowo wszelkie jednostki, całe armię? Bez problemu. To będziesz moim smoczym towarzyszem. Smoku królewski Hag. Ale będę cię nazywał władcą smoków. No nie omieszkam, złoty smoku, nie omieszkam, złoty smoku, Michale! To jesteśmy bracia smoczy! Ja jakiem jest książę smoków, z władcy pierścieni! Ja, książę smoków, Hag! Ale nazywaj mnie księciem smoków, po prostu! Dobrze, książę smoków. To wskakuj, czarodzieju Michale, na grzbiet! I lecimy na tych skurczy synów na pochybel. Musimy obronić wieżę. Rozkaż Geraltowi, żeby siedzieli bezpiecznie w wieży. Bo tej armii trochę jest. Wyrusz i rozkaż im, żeby zeszli na dół czym prędzej. Tata! Tato Geralcie! Tak, synu? Uciekajcie z wieży czym prędzej! Ja sobie poradzę. Wychodźcie z wieży na zewnątrz. Tylko tak raz, bo kurde armię tutaj zmierzają. Ja spróbuję ich spowolnić. Wy z tą kulą uciekajcie. Przegrupujemy się pod wieżą. Cześć, spotkamy się pod wieżą. Cześć, tata. Spoko, synek, a co ty robisz? A zobaczysz, tata, wejść się smoka zrobię. Dobra, Kak. Ciśniemy na skurczy synów. O, jobolo, 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 jobolo. Fireball, fireball. I tak oto ja na grzbiecie smoka Haga, księcia smoku, wyruszyłem zaatakować zmierzającą w stronę wieży armię orków i gnomów. I oto płomień przedwieczny zaczął spopielać wrogów mojego umysłu. Wrogów mojego i moich i mojej rodziny, rodziny wilczej. Wszyscy moi wrogowie zostali spopieleni. Proszę państwa, Kak, dobrze, dajesz jeszcze! Kak, dawaj! Spoko, Michał, spoko, czarodzieju Michale! Wszystkich spopielimy! I w ten oto sposób całe armie, które szły jako posiłki do Czarnej Wieży, zostały pokonane i spopielone. A ja spokojnie i bezstresowo na grzmocie mocy
i na grzbiecie smoka wylądowałem przed moją drużyną Władcy Pierścieni, przed drużyną taty Geralta i przed Gandalfem. Synek, kurę, co żeś ty odpierdzielił? Oszalałeś, synek, smoka dosiadasz, oszalałeś, synek, smoka se załatwił, no smoka. Tata, i to nie byle jaki smok, nie byle jaki, bo książę smoków z Władcy Pierścieni, książę Hag, tata, a poza tym to ja, tata, Hag, powiedz, kim jestem, powiedz. No, książę Władca Smoków Michał, czyli pan czarodziej Michał jest moim panem, jest moim nowym panem, a także jest władcą świętych smoków, jest złoty, tak zwanym złotym smokiem i jest czarodziejem Merlinem po duszy też. Także jest naszym wiernym sojusznikom, bratem smokiem i my smoki z Władcy Pierścieni po stronie światłości i królewskości i po stronie ludzi postaramy się służyć wam i was strzec, bracia moi. I ku przygodzie, synek, ku przygodzie! Tak oto smoki Śródziemia stały się jednością z drużyną Pierścienia Nowego, z drużyną z drużyną Milantirów. Wyprawa po Milantiry. Ciąg dalszy nastąpi. Czas na przygody w Śródziemiu.